Siemaneczko kochani Łukasz dorożała z tej strony. Witam Was na kanale Chrześcijaństwo Bez tabu. Wiecie co? Akurat taką rano sobie wstałem. Porobiłem swoje. I siedzę gminie. I taki temat mi wpadł do głowy. Czasami chcemy, żeby wokół nas, nie, naszego środowiska, jakby... Było dobrze, żeby, jakby, często chcemy, żeby było dobrze, aby nam było dobrze, nie? Wielokrotnie rodzą się z tego jakieś różne spiny, presje, z tym związane, najczęściej stosowane w formy często przymusów. Jeżeli naprawdę czujemy się na przykład źle, bo czujemy się Źle jakimiś sytuacjami, bardzo potrzebujemy tak naprawdę wypocząć psychicznie, czy coś takiego, nie? I podświadomie walczymy z tym, co jest wokoło, żeby się dostosowało, żeby nam było dobrze. O, przepraszam. I zauważyłem wielokrotnie, że zapominamy w całym tym procesie, jako ludzie, przynajmniej ja i. Myślę, że wielu ludzi będzie miało podobne doświadczenia, ale wiadomo, że nie wszyscy. Że zapominamy o tym, że jeżeli nam będzie dobrze i zadbamy o to, żeby nam było dobrze wewnętrznie, to wtedy na zewnątrz będzie robić się dobrze. Bo mamy dwa wyjścia. Możemy wymagać od zewnątrz, żeby wymusić dobro, by nam było dobrze, a możemy zwrócić swoje wewnętrzne spojrzenie, można by tak powiedzieć, zamiast wiecznie wymagać od wszystkiego wokół, jakby od siebie dawać i jakby o siebie zadbać. Najbardziej, żeby się tak skupić na tym i żeby Tobie było dobrze. Bo jak Tobie jest dobrze, to innym wokół Ciebie jest lepiej. Nie? Tak. Przynajmniej na logikę. Wiele osób słyszałem. Sam tego doświadczałem w różnych dziedzinach, ale człowiek tak właśnie często czasami zapomina, że to tak działa, nie? I później tak naprawdę, będąc w stanie bycia takim bardziej zadowolonym, bo nie można powiedzieć, że wszystko i przyjdzie od razu, bo wychodzimy z różnych miejsc, ale później człowiek jednak jak coś sobie dobrze, że tak powiem, ułoży w życiu, zadba o siebie, jakby... Nie wiem, usunie destruktywne jakieś myśli, destruktywne słowa, nie będzie rzucać słów na wiatr, jak to się mówi, bez sensu. No to wtedy, jak człowiekowi się lepiej zrobi, bo coś tam w głowie pozmienia, to robi się lepiej wokoło. I to jest takie właśnie, no możesz wymagać wiecznie od innych, żeby się ciągle dostosowywali. A może warto zajrzeć trochę w głąb i może zacząć od siebie, nie? I to jest, zauważyłem, jedna z rzeczy, która jest niechętnie przyjmowana. Ludzie nie lubią patrzeć w głąb, bo jest wygodniej wytykać i walczyć z tym, co jest na zewnątrz. I w tym wszystkim widzę, że naprawdę, jak człowiek pozmienia pewne myślenie, to wtedy zupełnie inaczej wygląda mu w oczach, na przykład świat, tak? bo zmieniłeś myślenie. Choć to wymagające, trzeba się przeprogramować. Mówiąc tak psychologicznie, nie? Ale jest to warte, bo często chcemy, właśnie, żeby wokoło było lepiej, albo wszystko było podporządkowane, aby mógł odpocząć, mógł tamto się, to o wam to i okej, okay, wiadomo. Tylko jednak czasami, jak to się mówi, za dużo od siebie później dodajemy do tego, co się już dzieje. I jest jeszcze gorzej, nie? Zareaguje człowiek agresywnie, choć mógłby zamknąć papę. Staje człowiek rano już narzeka. Mógłby się nie odzywać na przykład nie? Chociaż lepiej, chociaż tak, bo jak to jest powiedziane, do, ten, który dobrze może mówić. I mówi, dobrze czyni. Ale ten, który głupio gada, i nie mówi, lepiej czyni. Bo szybko jest rzecz zniszczyć, trudniej rzecz zbudować. Myślę, że tutaj właśnie temu ludziom niechętniej jest do tego, aby patrzeć w głąb siebie, na przykład wyciągać pewne destruktywne sprawy. A no z drugiej strony też ludzie nie potrafią. Nie mając mocy Chrystusa w sobie, nie poradzisz sobie z pewnymi presjami. Po prostu jest to nawet jakby duchowo, fizycznie, jakkolwiek by to nazwać. Bo wszystko jest w jakiejś częstotliwości, można powiedzieć. To tak naprawdę Jak nie masz tej mocy, nie wygonisz pewnej rzeczy. Możesz się forsować, siłować w głowie z tym wszystkim, ale to tak jakby niewidzialne okowy zakrywały głowę, jakieś niewidzialne rzeczy. I później człowiek w amoku, zamiast się uspokoić, na przykład, i po prostu nie wprowadzać w ruch niepotrzebnych mechanizmów. Nieważne, że masz krótką słuszność do jasnej chwelery, jak to się mówi. Możesz mieć sto, s, stosy słuszności, aby pewne rzeczy wypowiedzieć, tak? Ale chcesz mieć lepiej w życiu, czy nie? <laughs> tak mówiąc krótko, no. Chcesz mieć lepiej w życiu, to musisz też czasami wiedzieć, kiedy zamknąć papę i zmienić sposób myślenia, bo nie wszystko, co wiemy i mówimy, jest dobre i poprawne i czasami chcemy wymusić, żeby wszystko wokół było lepiej, no to zacznij od siebie. Nie. Zacznij od siebie. Tak, tu trochę się roz, r, r, rozkręciłem delikatnie. Mówię, co myślina na język przyniesie, ale myślę, że w temacie, nie? Dobra, kochani. Myślę, że to wystarczająco. Na koniec tylko dodam. Życzę Wam wszystkim poznania Chrystusa. I nie mówię tutaj o religijnym Jezusie z opłatka w kościele, tylko tego faktycznego, który został zdjęty z krzyża, zmarł, z martwych, wstał w ciele, tak? Po trzech dniach. I teraz sobie w niebie buduje nowe Jeruzalem, jak to się mówi. I kiedyś wróci. Od tego. tego gościa po, po, polecam poznać, a nie tam religijną personę o, imi, o nazwie Jezus. To jest tak, jakbyś, nie wiem, powiedzmy, w Ameryce jest Trump, a pokazywali zupełnie, na przykład, o, pan Donald Trump, tak, prezydent, stan, prezydent Stanów i teraz kandydat. Wiemy, że istnieje, nie? No ale to załóżmy tak, jakby tłumaczyć komuś, kto nie ma dostępu do medi, do internetu, że Trump to jest taki ktoś, on zupełnie jest inny, inaczej wygląda, inaczej mówi. Jest po prostu innym człowiekiem, inny typ charakteru, nie? Taka smutna rzeczywistość polskiego, głównie pokatolickiego chrześcijaństwa. Ale to temat nie na dzisiaj. Temat rzeczka. Takie moje małe przemyślonko. żeby wokół było lepiej, żeby było ci lepiej. Powstrzymaj destruktywne rzeczy. Zadbaj o siebie, żeby tobie było dobrze. I wtedy wokół będzie lepiej. I wtedy będzie jeszcze lepiej. Dobra, lecę. Nara.